you for the studio update. Great. Let's see what we have in here. But actually, you know what? The whole company speaks Polish. So maybe we'll do it in Polish, shall we? Pierwszą rzeczą, jaką robimy w firmie, jest gra planszowa, w którą miałam okazję zagrać osobiście i muszę powiedzieć szczerze, że jest naprawdę bardzo fajna i dopracowana. Wyszedł trailer, który możecie zobaczyć, link jest w opisie. Niedługo też pojawi się gameplay. Projekt można zafollowować na GameFundzie i generalnie też tam jest instrukcja obsługi wyściągnięcia i właściwie kończymy już dopracowywanie wersji kooperacyjnej, więc jest na to, na co czekać i stay tuned. Joanna, tu ja. Ty stoisz bardzo dużo ze Starlockiem. Tak, i to jest nasze foliki na nasze karty. Super. Do Starlocka. Bardzo fajnie. I co, jesteśmy bliżej końca? Tak, już w zasadzie robimy promocyjne rzeczy. Proszę bardzo. Tu mamy nasz banerek na kampanię, nad którym aktualnie pracuję. Dzięki. Dziękuję bardzo. Damian, dział 3D, szef działu 3D. Pracuję teraz nad pozami do nowego setu z Patreona, do kazarotowego setu Survivor Scouts. Pracuję nad pozami, nowymi też wymiennymi częściami, takimi jak na przykład główki, będą różne. I to idzie dla naszych patronów? Tak, dokładnie. Będzie ich sporo w różnych pozach, będą różne rączki, różne główki. Dużo plecaków do wymiany, więc będzie sporo zabawy, żeby je po prostu poskładać. Fajne. Także jak ktoś chce zostać naszym patronem, tak, zachęcamy totalnie. Tak. Zapraszamy na stronę, można uzyskać takie figurki. Tak, dokładnie. Łukaszu, nad czym pracujesz? A nie, to nie jest Łukasz. Tak. Ja teraz przygotowuję modele do druku, żeby robić podpory. Przygotowuję właśnie ostateczne paczki dla naszych patronów i tribesów na My Mini Factory. No właśnie, bo zanim to pójdzie do assembly, to trzeba jeszcze przygotować. Tak, zgadza się. Ja się właśnie zajmuję wydrukami oraz patronem naszym. To są nasze modele z poprzednich wave'ów. To jest Void Blast, armia cała. Splagowana, obrzydliwa i piękna. I jak ktoś jest naszym patronem, to coś takiego tak, może dostać. Tak, jak ktoś jest naszym patronem, to co miesiąc mamy set dostępny. A jak ktoś nie załapał się na bycie naszym patronem i nie miał tego setu, to może zawsze wejść na sklep My Mini Factory i zakupić te modele. Jeżeli jest dalej patronem bądź tribesem, może zrobić to ze zniżką 50%. Teraz w tym miesiącu będziemy mieć takie piękne modele Kazarot Empire. Super, to też z naszej gry. Tak, one też mają swój odpowiednik w świecie z gry Starlocku, także istnieje taka rasa Kazarot Empire w Starlocku, także jest to połączone, ale więcej update'ów też myślę, że będziemy im bliżej końca wydania gry. Będziemy chcieli robić, także. Dzięki wielkie. Nasz team sklejaczy. Siemanko. Siema Szymon, królu sklejaczy. Co ciekawego się dzieje? Widzę, że są jakieś Dark Angelsy. Dark Angelsy, prawie 300 sztuk Dark Angelsów. 300 sztuk Dark Angelsów, god damn it. Etap podstawkowania, a wyglądają smakowicie. Trzy warianty tego, no. Dark Angelsy, Raven Lungi i okay. Death Lungi. Okej. Nieźle. Tak, no ja sam właśnie podstawkuję teraz, mam sobie bajki. Możesz sobie zobaczyć. Trochę tego jest. Damn! Szybkie ziomki. Zdecydowanie. Super, dzięki wielkie. Tutaj widzę, że są czyszczone nasze figurki na SN, ale jeszcze o tym nie wiecie. Tutaj dalej Lu robi metalowe figurki. Czołgi, też Dark Angelsów. Też Dark Angelsów.
Nice. I to już jest etap sklejania. To jest tamto zlecenie. Cały czas to samo. I tutaj Adeptus Titanicus. Tak? Nieźle, etap zupełnie początkowy. Jeszcze tyle jest tego do przerobienia. Dobra. Dzięki wielkiej. Lecę dalej. O, jeszcze w międzyczasie, pomiędzy salami. Adeptus Titanicus w schemacie Legio Astorum. Świetnie to wyszło. Spójrzcie na te detale. Dużo tutaj chłopaków. Ale przechodzimy do sali Eweliny. Siemano! Jak tam vibik? 9:00, już późno. 10:00? Siemano, co tutaj macie? Emilia. Kim są oni? Dewgardzi. Nieźle. Całe twoje zlecenie? Kozak. Latają na muchach. Ewelina, co tam? Siemano, a tak sobie siedzę. A tak sobie siedzisz. Figurki. Co malujesz? Polecam. To są jedna ręka, druga ręka, trzecia ręka. Ręce. Ale to jest prawa. Okej. Wieloręczny ziomek. Do czego to jest? To są ręce do Lormastera. Tak mi się wydaje, ale mogę kłamać. Okej. Uwierzę ci na słowo. Dobrze. Zostaniesz rozliczona później. Zostawę? Zobaczymy. Ale w pieniądzach? To spotkamy się na garażu. Ja preferuję garaże, nie mam pieniędzy. Dobrze, przyniosę amarenę. Paulina. Siema. Coś się dzieje u ciebie ciekawego? Tak, mam lorda nurglowego. Lord nurglowy? Tak. Kurczę. Jest... Tatuś nurgły był szczodry. Schemat ma się opierać na bieli i czerwieni. Tutaj pracuję nad różnymi rodzajami bieli. Pan coś taki bardziej pożółkły. Tutaj na płaszczu jakieś takie białawe. Mięsne. Mięsne trochę tematy. Zbliżę na to. Wow. Potężnie. I to jest 6. Tak, takie 6+. Ale jeszcze na etapie... Zaczynam dopiero. Wczoraj zaczęłam. Kurde, tak wygląda zaczęta figurka dopiero. Sztos. O, tutaj ten na ramieniu też jest tak wypunktowany już troszkę. Nice. Zajebiście, dziękuję. Dzięki. Gdzieś tutaj widziałam figurkę Asi, której aktualnie nie ma. Taka mała dioramka z Guardian Tales, gdzie mamy podstawkę z częściowo martwym drzewem i dwie postacie, które właściwie chyba są tą samą postacią w anime. Ale jest na czym zawiesić oko. W filmie też powstał nowy twór, który nazywa się Inkubatorium, żeby jeszcze bardziej efektywnie trenować nowych malarzy. Dzień dobry, Inkubatorium. Hello! Siemano. Pomysłodawcą tego wspaniałego tworu jest Wojtek. Ja jestem Wojtek. Tak, powstał taki pomysł, żeby stworzyć taką przestrzeń, gdzie osoby, które do nas przychodzą, mogą się swobodnie uczyć, rozwijać. No i tak, to i właśnie taki był pomysł, teraz mamy wykonanie tego pomysłu, a ja maluję figurki czasami. Jeszcze czasem mamy to. Właśnie, bo teraz odeszło ci trochę malowania. Bardzo, ale czasem dostaję jakieś zadania specjalne. Tutaj mamy pana apotekary, który ma mieć trochę czerwone, trochę białego, a w większości będzie to srebrny metalik. Więc tak sobie ktoś wymyślił. To mamy plecak, srebrny z metalikiem. Nieźle. Złapać ostrość. Poczekaj, zrobię tak jak typiarki na... O! No i od razu zadziałało. Typiarki wiedzą, o co chodzi. Dobra. Dobra, dzięki wielkie. Tak to tutaj działa. Co tam się u was dalej dzieje, Inkubatorium? Malujemy. Malujecie, kozak. To właśnie macie robić. Co tutaj masz, Kuba? Mam tutaj czołg. Krwawych aniołów.
zlecenie. Jest to moje drugie zlecenie. Na ten nowy projekt. Końcówka drugiego tygodnia. Dobrze. Super. Idziemy do przodu. Super. No to fajnie, kozak. Też mi się podobało w inkubatorium. Gniewko. To może ten wyszedł, może ten pokazać. Dobra, musisz zrobić też jak babeczki. Tak, wiem. Tak. Tak ci się, Asia, podobało w inkubatorium, że po wyjściu z inkubatorium zabronili ci malować. To prawda, to prawda. Teraz jestem na marketingu. Po prostu wszystkich niszczyła. I ty tutaj masz kruty. Figurki, trzeszczymy się żeby fanki. A, tak, nie? Nie, nie, to zależy jakie masz fanki, jaki wiek masz fanek, nie? Bo tam wiesz, 35-30. Dzięki. Dzięki, na razie. I Sala Klaudii, siemano dziewczyny. Wiesz co, tutaj mam przykładowe figurki, które się dopiero zaczęły. Ale tu jest coś fajnego. Wow! God damn it. O kurde. Co to jest? I proszę. Opowiesz coś więcej proszę. O niej? Ale tej pani chyba nie trzeba przedstawiać. O tej figurce. Królowej elfów nikomu nie trzeba przedstawiać. Nie, figurka jest generalnie bardzo przyjemna, mimo że krucha, ale zawsze na koniec się odwdzięcza. No, ewidentnie. Robal wygląda niesamowicie. Czego używasz do tego świecenia? Wiesz co, używam Magic Dustów z Vallejo, Vallejo, nie wiem jak to się wypowiada. Zamiast tego standardowego schematu, bo po prostu wygląda ciekawiej i bardziej żukowato. No, jest sztos. I tutaj ma jeszcze kolegów. Tak, to są Three Revenanty. Okay. One są trochę niżej poziomowi, ale to są i tak bardzo ciekawe figurki. No, jakby nie mogliby jej przyćmieć. Zresztą ciężko by było ją przyćmieć. No, oczywiście. No co ty, Świetna robota. Zajebiście. Dziękuję ci bardzo. Co się dzieje u ciebie? Maluję sobie Night Lordsów. Okej. Okay. To jest ich kill team. Są jeszcze w toku. To jest część oddziału. Teraz się będę brać za resztę. Mhm. Ale już zaczynają mieć swoją osobowość. Jaki to jest poziom? Czwórki. Muszę ci go tak osłonię. Tak, zrób to. Tak. Dokładnie tego chcę. Po influencersku. Po influencersku nawet się troszkę bardziej. Proszę bardzo. Świetnie. Przyjemne zleconko? Bardzo. Rzadko spotykany oddział. Cześć, Kinga. Hej. Władca pierścieni? Tak, dokładnie. Jaki poziom? Piąty. Spoko jest chyba malować raz na jakiś czas coś innego niż Marinesów. Duże zlecenie? Czy tylko takie... tyle, co widzę? Tam jeszcze na parapecie są. Jeszcze na parapecie. I te już są skończone? Wow. A tu mamy piękne Yuan Ti, proszę bardzo. Akurat im się glazuje skóra. I to są czwórki. Super. Super. Jak się bawisz na tym zleceniu? Bardzo sympatyczne. Węże są chyba wdzięczne. Fajny schemat. Całkiem. Super. Węże to nie wszystko, a może chcesz olbrzymy zobaczyć? No pokaż mi olbrzymy! Moja droga, gdyby cię interesowały mroczne elfy, mroczne mamy elfy. Tutaj całą bandę na czwórkę. Mrocznych elfów. Mamy cudowne skorpiony dla wielbicieli pajęczaków. Mamy czarujące damy. Wow, co za cycuchy. No, taka wspaniała pannica, chorza. Pięknie, bardzo złota. Tak, bardzo się podoba, niebieska. Odmiany, taka uziębła pani. Czekaj, może ktoś ci ją wejmę. Oj, ktoś ci ją wejmę. Wow, detale. O, no tu jest ciąg dalszy tutaj. Więcej proszę węży. Bardzo, abominacje wspaniałe. O, kurde.
oni to już są skończone, tamten progres, a tutaj już w pełnej krasie. Świetnie. I jeszcze się tu czają. Wspaniałe olbrzymy. O matko, ale... I to są kawał chłopa. Wow, i to ciężkie. Ciężkie. No i już też się prezentują okazale. Bardzo. Wspaniale. Siema Mela. Słyszałam, że masz jakieś Star Warsy. Tak. Są tutaj. Takie bardzo malutkie modele. Okej. Okay. Dzieciaczki. Mhm. O. No i pusia. Szczeniaczki Star Warsów. O. Bardzo fajne. Mhm. Spoko i widzę, że jest soku milenium. Tak. Są też takie bardziej kolorowe. Tutaj włożyłaś sobie już przykłady. Tak. Przykłady tych bardziej kolorowych, innych cukiereczków. Mhm. Super. Dzięki wielkie. Dzięki. Jesteśmy też w sali Edyty i jest aktualnie ze mną Natalia i Dorota. Co tam malujecie, dziewczyny? Nekrony. Nekrony. Poziom 4. Poziom 4. Co to jest za etap? Dopiero złota? Zaczynamy. Głosze? Tak. Fajnie. Tutaj widzę, że jest pozostałość z tej armii. Cały czas jest jeszcze work in progress, ale zapowiada się świetnie. Jesteś przyjemnego w tych modelach? Dużo biografu i czarny jest po prostu. Jest tutaj jeszcze coś. Shutterpoint. Poziom 6. Pięknie błyszczący materiał. To jest świetne. No metallic. Wow. Dzięki dziewczyny. Lecę dalej. Nasza firma to nie są tylko ludzie, którzy sklejają i malują. Są też ludzie, którzy zajmują się tym u podstaw, czyli przyjmują zlecenia, dzielnie pracują. Tu siedzi szef Michał. Cześć Michał. Czy też mamy tutaj etap finalny, finałowy, gdzie robimy zdjęcia dla was. No i to chyba wszystko, jeżeli chodzi o studio update. Pamiętajcie, żeby obczaić GameFunda, naszego Patreona i co? Do zobaczenia następnym razem.